Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale, a jeżeli jesteście po raz pierwszy, to również bardzo gorąco Was witam, zachęcam do subskrypcji kanału, jak również do obserwacji mojego Instagrama. A w dzisiejszym filmie będą stylizacje, pokażę Wam 5 propozycji na święta. Będą takie stylizacje świąteczne, ale również wiosenne, niezobowiązujące, więc jeżeli taki film Was interesuje, to bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. Pierwsza stylizacja to jest zielona koszula, do tego spodnie szaro-białe. One są w kratkę, myślę, że będą się dobrze wpisywać w taką świąteczną stylizację, ale również do tego mogą pasować czarne spodnie, więc to już zależy od tego, w czym się lepiej czujecie. Do tego mam buty, które kupiłam na wesele do swojej córki, to są srebrne takie buty w czub. Bez spięty i one mają bardzo ładny biżuteryjny pasek. Ja Wam pokażę tak bliżej, żeby to było dobrze widoczne. Jeżeli można chodzić w butach, to oczywiście buty zostaną, natomiast jeżeli trzeba je zdjąć, no to niestety musicie być bez butów. Natomiast wydaje mi się, że w święta nikt nie będzie Wam kazał tych butów zdejmować. Możecie przynieść czyste, drugie, w których chcecie wyglądać elegancko. Torebka. To jest też torebka z wesela mojej córki. Bardzo ją lubię, polska firma. I ona jest w taką panterkę. Przyjemna w dotyku, cienki paseczek. Paseczek można odpiąć, więc to może być kopertówka, ale też przewieszona przez ramię. Jeżeli chodzi o pasek, to dałam srebrny, tak żeby to było tak świątecznie. Ale teraz srebrne paski modne są również na co dzień, więc ta stylizacja może być również codzienna. To nie musi być stylizacja świąteczna, więc przygotowałam takie stylizacje, które będą pasowały na wiele okazji. Kolejna stylizacja to znowu spodnie. Ja bardzo lubię spodnie, nic na to nie poradzę. I te są takie beżowe, trochę połyskujące, z wywinięciem na dole. I do tego mam czerwone szpilki, kaczuszki skórzane. A to dlatego, że mam na sobie bluzkę w takie printy, w czerwonym odcieniu. Podoba mi się ta bluzka dlatego, że tutaj ma takie chwościki. Teraz modne są frędzle. Ona jest ze stójką, rękaw ma taki dosyć szeroki, bardzo ładnie się prezentuje. Do tego mam grafitowy pasek skórzany, czarną torebkę, taką niewielką, bo zawsze coś tam w tej torebce się zmieści, jakaś pomadka, czy błyszczyk, czy puder do przypudrowania. W każdym razie tak się prezentuje kolejna stylizacja. Stylizacja dla miłośniczek spódnic. Mam na sobie granatową spódnicę skórzaną, którą już Wam wcześniej pokazywałam. Do tego bluzka, którą bardzo lubię. Jest to taka bluzka bawełniana, taka koszulowa bluzka. Biała w takie kwiaty, printy. W każdym razie jest taka przewiewna, a przy tym elegancka, nie narzucająca się. Może to być stylizacja taka właśnie świąteczna, może być codzienna, tak jak powiedziałam, do pracy. Bo te stylizacje temu mają służyć, że to niekoniecznie muszą być stylizacje świąteczne, ale również takie codzienne na różne okazje, o tak bym powiedziała. Natomiast na nogach mam szare szpilki, nie na takiej wysokiej szpilce, tylko takiej średniej. Też dla tych z Was, które nie lubicie wysokich obcasów. Ja je bardzo lubię, one są wygodne, to jest skóra naturalna. Marka już nie pamiętam, bo już mam je jakiś czas. Torebka ta sama, którą widziałyście wcześniej, czyli ta w taki motyw zwierzęcy. Do tej stylizacji dołożyłam pasek. Pasek mam już bardzo długo i powiem szczerze, że bardzo go lubię, dlatego że on jest taki pasujące do wielu stylizacji, do sukienek, do spódnic. Z tyłu się zapina na taki rzep. Jest to gruby pasek i wydaje mi się, że do tej stylizacji pasuje. Tak ją trochę dodatkowo ozdabiał. Czwarta stylizacja to też spodnie. I tutaj mam na sobie spodnie, które kupiłam rok temu latem. Już nie pamiętam, z jakiej one są firmy. W każdym razie to są takie spodnie szerokie na dole, ale nie do końca. One są takie 7/8 i to też fajnie wygląda. I nie jest tak babcina, mi się wydaje tutaj, bo ta marynarka może taki babciny wydźwięk stylizacji nadawać. W każdym razie jest to ta Chanelka, którą też już u mnie widziałyście, taka a la Chanel. No tak powiedzmy, bo to nie jest absolutnie oryginalna Chanel. Do tego mam te same buty, które miałam na początku, czyli te srebrne. Srebrny pasek, bluzka z moich zbiorów. To jest taka cienka bluzka, bardzo ją lubię, dlatego że ona ma karczek
w takie kropeczki i rękawy też są takie właśnie cieniutkie, natomiast tutaj reszta jest z takiej cienkiej żorżety. I to jest kolor kremowy, ta bluzka nie jest biała. W każdym razie tak to zaplanowałam, dałam srebrny pasek, tak żeby się tutaj razem z tymi butami jakoś tak w miarę komponowało. Można zdjąć marynarkę i być w samej bluzce, jeżeli będzie za gorąco, bo ta marynarka, wiadomo, jest ciepła na podszewce, więc przy stole może być zbyt ciepło, więc spokojnie można z niej zrezygnować i być w samej bluzce. I to jest kolejna propozycja dla Was na święta albo na co dzień, czy do pracy. Zresztą teraz srebrne buty, srebrne paski są modne, więc niekoniecznie musimy je zakładać w świąteczne dni, czy na jakieś tam przyjęcia okolicznościowe, wesela, chrzciny, komunie i tak dalej. Dlatego, że srebrne dodatki są modne na co dzień, więc śmiało możecie po tego typu buty sięgać do pracy. Tutaj Wam pokażę, dobrze będzie widać ten biżuteryjny pasek z tyłu. Bardzo lubię te buty, są niezmiernie wygodne, mimo że w czub to naprawdę bardzo dobrze się je nosi. Ostatnia stylizacja jest taka, wydaje mi się, najbardziej elegancka. To jest sukienka, którą kupiłam na ślub córki, ale kupiłam dwie. Wiecie, że jak mnie obserwujecie regularnie i oglądacie moje filmiki, że miałam sukienkę w kolorze takim chabrowym. Natomiast tę kupiłam, bo nie byłam pewna, czy chcę być w tamtej, czy w tej. I suma summarum na ślubie i na weselu byłam w tej chabrowej. Miałam się przebrać, ale w końcu się nie przebierałam. No i ta sukienka jest nowa, praktycznie nigdy jej nie miałam na sobie. Ona jest bardzo ładna, ja uwielbiam te sukienki, zarówno tamtą, jak i tę. I tę chyba wolę. To jest polska marka, polski producent. Sukienka jest z żorżety, zarówno tamta jest trochę grubszej żorżety, ta jest trochę cieńszej. I one obie mają do tego takie narzutki. Tamta ma inną, a ta jest z taką narzutką równą z przodu, bo tamta jest taka na jedną rękę. Zresztą może jeszcze kiedyś tamtą sukienkę założę po raz kolejny, więc Wam pokażę. No i z tyłu ta narzutka jest długa. Zobaczcie, tak do, można powiedzieć, do pośladków. W każdym razie ta sukienka może być na święta, bo to nie jest powiedziane, że ona musi być na wesele. Może być na chrzciny, może być na komunię, słuchajcie, więc pokazuję Wam taką swoją propozycję. Jeżeli chcecie, podlinkuję Wam te sukienki, podlinkuję tego producenta. Ja je kupiłam na Allegro, bo ja szukałam, słuchajcie, w wielu miejscach. Naprawdę i sama nie wiedziałam, czego chcę, bo to jest trudne. Nie chciałam długiej sukni, nie chciałam jakiejś takiej, wiecie, przesadnej, w której bym się czuła źle. Bo to, że byłam mamą panny młodej, nie znaczy, że miałam czuć się źle w sukience i być na siłę ubrana w coś, czego nie lubię. Można ją nosić z paskiem. Ja dołożyłam tutaj skórzany granatowy pasek, dlatego że mam na sobie buty Prestige, które Wam pokazywałam, skórzane. Bardzo eleganckie, bardzo wygodne. Dobrze się noszą, więc te buty do tej sukienki tak dopasowałam. To mogą być inne buty kolorystyczne, mogą być czarne, mogą być szare, to już jak chcecie. W każdym razie bardzo mi się ta sukienka podoba, jest bardzo wygodna. Poza tym się nie gniecie, co jest bardzo ważne. Zarówno tamta, ta chabrowa, jak i ta, one się w ogóle nie gniotą. Można w nich przesiedzieć cały wieczór, cały dzień. I jeżeli chodzi o rękaw, to jest to sukienka bez rękawów. No więc wiecie, ta narzutka, jeżeli mamy na przykład ramiona takie niezbyt ciekawe, bo mogą być to ramiona, które niezbyt ładnie i elegancko wyglądają, więc wtedy ta narzutka jakby daje nam taki komfort, że tych ramion nie widać, o tak, że jest to coś takiego eleganckiego, coś cienkiego, pod czym się nie spocimy, bo to nie jest grube, to jest taka cieniusieńka, jeszcze cieńsza żorżetka niż ta, która jest, z której jest już ta sukienka. W każdym razie taka propozycja. Dajcie znać, jak Wam się wszystkie te moje stylizacje spodobały. Jeżeli Wam się podobają, jeżeli chcecie więcej takich filmików, to dajcie znać. Oczywiście będę dla Was takie filmy kręcić. To już była ostatnia stylizacja i chcę tylko powiedzieć jedno, że oczywiście każdy ma swój gust, więc ja Wam pokazałam takie stylizacje, ponieważ ja w tych akurat czuję się dobrze, natomiast Wy możecie wybrać inne. I to już wszystko, kochani, co chciałam Wam w tym filmiku pokazać. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Oczywiście zachęcam jeszcze raz do subskrypcji kanału, do obserwacji mojego Instagrama, a ja już się z Wami żegnam. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Buziaczki. Cześć.